Cześć, zapraszam na kolejny wywiad z serii wywiadów z nauczycielami. Kolejnym nauczycielem, który udzieli nam wywiadu, będzie pani Karolina Maniak-Górecka. Zapraszam serdecznie. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Nazywam się Kuba Korzeniowski i przeprowadzę dzisiaj wywiad z panią profesor Karoliną Maniak-Górecką. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy świeżo po remoncie radiowęzła. Na początek chciałem zapytać, jak podoba się pani ta zmiana? Zmiana jest bardzo widoczna, bardzo profesjonalne miejsce. Jestem pod wrażeniem. Akcent świąteczny też jest widoczny, także czuję się prawie jak w domu. Super. Kolejneczka ubrana. Staraliśmy się. Super, bardzo się cieszymy. Uważam, że takie miejsce jest bardzo potrzebne w szkole, także gratuluję. Jest pani uwielbiana wśród uczniów. No a to przez przypadek została pani nauczycielką, prawda? Jak to się stało i skąd zamiłowanie do przedmiotów ścisłych? To prawda. Zawód nauczyciela to jest wielki przypadek, ale widocznie tak musiało być. Uwielbiam uczyć. Skąd zamiłowanie do przedmiotów ścisłych? Nie wiem, tak miałam od dziecka. Zdecydowanie lepiej się czułam na matematyce niż na języku polskim. I tak już zostało. A opowie pani tę historię, jak to się stało, że jest pani nauczycielką? Pomylono mi kierunek praktyk na studiach i trafiłam do szkoły przypadkiem. Ale po pierwszym dniu czułam, że to jest miejsce, w którym chcę pracować do emerytury. I mam nadzieję, że zdrowie mi dopisze i tak będzie. Stanie. Super. No a poza szkołą angażuje się pani również w bardzo dużo akcji charytatywnych, prawda? Organizowała pani WOŚP, a całkiem niedawno był finał Mikołajkowej Paczki w szpitalu w Prokocimiu. Jak wyglądały przygotowywania do tej akcji? Tak, to prawda. Angażuje się w wiele akcji charytatywnych, ale ta... Organizowanie tych akcji jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki uczniom, którzy bardzo chętnie w to wchodzą, wkładają w to masę pracy i masę serca. Faktycznie Mikołaj dla dzieciaków z Prokocimia z oddziału neurochirurgii rozpoczęliśmy organizację już w listopadzie. Wszystko zależy od planu i chęci. Jak jest plan i są chęci, to tak naprawdę realizacja nie sprawi nam żadnego problemu. I tak też się udało. Zbieraliśmy pieniądze na różnego rodzaju paczki, nagrywaliśmy filmy, nagrywaliśmy bajki. Głos powinien być znany z bajek jak Rudolf Czerwony Nosek. Dobrze powiedziałam tytuł? Chyba tak, mam nadzieję, że tak, z czerwonym noskiem. Także osoba, która przeprowadza wywiad, też ma ogromny wkład w tą akcję. Nagrywaliśmy kolędy, nagrywaliśmy piosenki, wspólne życzenia dla pracowników całego oddziału. Spędziliśmy masę czasu, bo też trzeba pamiętać o tym, że rozpoczęliśmy tą akcję w czasach bardzo trudnych, w czasach pandemii, w czasach, kiedy te kontakty międzyludzkie są ograniczone, ale jednak dało mi to światełko do tego, że mimo pandemii jesteśmy w stanie robić dobre rzeczy, bo zdalnie też jesteśmy w stanie zrobić bardzo dużo. Także uważam to za wielki sukces. Mam nadzieję teraz, że Dzień Dziecka, który chcemy zorganizować, również dojdzie do skutku. Także czekam na osoby chętne, zapraszam do kontaktu. Sekcja samorządu uczniowskiego, sekcja wolontaryjna, organizacyjna już jest gotowa do działania. Także mam nadzieję, że zrobimy znowu coś dobrego. Nie ukrywam, że w styczniu jest kolejny finał WOŚP-u, z którym współpracuję już prawie od 15 lat. Także mam nadzieję, że będzie się działo. No właśnie, którego stycznia, bo teraz został przełożony chyba finał, prawda, z 10? Dokładnie tak, z tego co się orientuję, jest to ostatnia sobota stycznia, ale tego nie jestem pewna. 21, tak? Jakoś tak chyba. Kuba, zaskoczyłeś mnie, nie zobaczymy, pamiętam. Jestem na razie, żyję tym dniem, mam do przygotowania Wigilię. Można się do pani zgłaszać w każdym razie, prawda? Jak najbardziej, natomiast tutaj jest, pamiętajcie, że sztab jest w szkole, także tutaj osoby odpowiedzialne w szkole, one to organizują. Także tutaj proszę się kierować do tych osób, które w szkole tą akcją działają. Właśnie, wspomniała pani o Wigilii, prawda? Czyli co, uszka już ulepione? Niestety nie, bo jestem tutaj. Czeka mnie to po południu. Przepraszamy za niedogodności w każdym razie, ale to jeszcze dzisiaj, tak? Przed tak, panią. Tak, jak najbardziej. Mhm. Jeszcze dzisiaj przede mną cały świąteczny, kuchenny klimat. Mhm. Także trzymajcie za mnie kciuki. A co zwykle znajduje się u pani na wigilijnym stole? Jest zachowane to 12 dań, czy mamy jakieś... Jest różnie. Kompot suszu musi być, bo pijemy go tylko raz w roku. Oczywiście karp, oczywiście pierogi ruskie, pierogi z kapustą i z grzybami, kapusta z grochem. Do tego robimy specjalnie dla męża. Robię łososia, bo również Mieszka lubi... Nie, no karp oczywiście musi być, ale nie każdy jest teraz chętny no tak. Do jedzenia z ośćmi. To chyba podstawowe danie. O, zapomniałam o najważniejszym, barszcz czerwony. Barszcz, a grzybowa też jest?
Niestety wszyscy nie. Wszyscy barszczyk jedzą, tak? Wszyscy u mnie jedzą barszczyk. Super. No, czy są jakieś takie tradycje ciekawe u pani w rodzinie? Podczas Wigilii, podczas świąt? Na pewno jest bardzo świątecznie, na pewno jest bardzo rodzinnie, chociaż nie ukrywam, że ten rok będzie inny, tak jak wspomniałam, jak co roku. Staramy się śpiewać kolędy, chociaż co roku jesteśmy starsi i to śpiewanie nie wychodzi nam tak dobrze jak kiedyś. Choinka i prezenty są, także myślę, że taka normalna, świąteczna atmosfera. Super. Może kiedyś będziemy mieli szansę usłyszeć panią śpiewającą. Mam nadzieję, że nie. Super. A wracając do tematy szkolne. Kiedy według pani zobaczymy się tutaj w budynku studenckiej 13 ze wszystkimi innymi uczniami, nie tylko? Mam nadzieję, że jak najszybciej. Czy co, po feriach? Tego nie wiem. No nie ja o tym decyduję. No a jeszcze a propos, w jaki sposób się tutaj pani dzisiaj znalazła, bo to chyba też dość ciekawa historia, jak panią wyrwaliśmy. Znalazłam się tu przez wielki przypadek. Zostałam wciągnięta w plan, o którym nie miałam bladego pojęcia. Byłam poproszona o udzielenie wywiadu, krótkiego wywiadu na temat akcji mikołajkowej, natomiast w dniu dzisiejszym o godzinie 10.30 dowiedziałam się, że to będzie profesjonalny wywiad w prawie profesjonalnym studiu szkolnym. W związku z tym bardzo dziękuję za tą świąteczną niespodziankę. Ale z tego co wiemy, to pani lubi różne spontaniczne akcje, prawda? Oj, bardzo. Jest pani bardzo wesołym człowiekiem, także super. No i jeszcze kończąc. Co by chciała pani życzyć naszym uczniom na ten okres przerwy? Przede wszystkim zdrowia, przede wszystkim cierpliwości i wiary w to, że szybko się to skończy i wrócimy do szkoły, ale też pozytywnego nastawienia i mobilizacji do lekcji online. Super. Dziękuję pani bardzo w takim razie. Ja również serdecznie dziękuję, jest mi bardzo miło. Życzę jeszcze raz wszystkim zdrowych i spokojnych świąt. Odpocznijcie od komputera. Widzimy się w nowym roku, starsi i mądrzejsi. My również, dziękujemy bardzo. Ja również.